Gościem festiwalu Niepokorni Niezłomni Wyklęci jest pani Katarzyna Kowalska, reżyser filmu Polski El Greco, który oglądaliśmy tutaj na pokazie specjalnym w kinie plenerowym. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Dzień dobry. Właściwie powiedziałem pani Katarzyna Kowalska, ale nie udajmy, znamy się od wielu lat. Nasze drogi dziennikarskie gdzieś się przewijały. Ja nie pamiętam się, Kasiu, z zainteresowań sztuką i historią malarstwa. To w tobie tkwiło jakoś od dawna, czy to był taki pomysł, ten Polski El Greco, który gdzieś cię trafił i za nim podążyłaś? Podobnie jak ty, interesowałam się zawsze historią, a do tego doszła kultura i w momencie, kiedy obraz El Greca trafił do konserwacji, to było w 2016 roku, czyli 5 lat temu, przygotowałam o tym felieton do Panoramy, do programu informacyjnego w telewizyjnej dwójce, w której zresztą się spotkaliśmy rzeczywiście. I właściwie od tego zaczęła się cała historia związana z tym obrazem. A że już jakieś zaplecze takiej wiedzy kulturalnej miałam i taką tematyką też się w Panoramie zajmowałam, to bardzo łatwo było mi rzeczywiście przygotować taki felieton. A sama historia, ona jest na tyle wciągająca, że właściwie nie potrzeba było nic więcej. Potrzeba było tylko bohatera i ten bohater sam się pojawił. Okazało się, że... A w którym momencie poczułaś, że to jest temat, za którym jako reporterka, dziennikarka powinnaś pójść dalej? Właściwie w momencie, kiedy poznałam jedną z odkrywczyń tego obrazu, czyli Izę Galicką. Iza Galicka, kiedy do niej zadzwoniłam, kiedy przez przypadek właściwie dostałam do niej numer telefonu, zadzwoniłam do niej, zaprosiła mnie na spotkanie, na tak zwane, takie krótkie nagranie, tak zwaną krótką setkę. I po tym nagraniu, po tych kilku zdaniach, bo nagrywa się 5 minut materiału przecież, i po tym krótkim spotkaniu ja wiedziałam, że muszę zrobić reportaż. Zrobiłam jeden reportaż, zrobiłam drugi reportaż i po tym drugim reportażu, kiedy razem przemierzyłyśmy już kawałek Polski, byłyśmy razem w Kosowie Laskim, gdzie obraz był odkryty, byłyśmy razem na konserwacji w Krakowie. Kiedy się lepiej poznałyśmy, wiedziałam, że trzeba wreszcie napisać książkę, bo nikt tego do tej pory nie zrobił, a Iza Galicka i Hania Sygietyńska obraz odkryły w 1964 roku. Wiele lat i wielu dziennikarzy było zainteresowanych tą historią wcześniej, ale nikt tego tematu nie podrążył dalej. I to było coś, na czym Izie Galickiej bardzo zależało. I właściwie chyba to był taki jej ostatni moment, kiedy mogła kimś tą historią zainteresować. Z rozrzewnieniem tutaj wspominamy Izę Galicką, która już od nas odeszła. Ja współpracowałem z nią w miesięczniku w sieci Historii. Natomiast powiedzmy też o czasach, w których działa się ta historia, o których opowiadamy, bo to mówisz lata 60., lata powojenne i się okazuje, że nagle gdzieś po Polsce są poukrywane pewne obrazy, pewne skarby polskiej kultury, które trzeba odkrywać i znajdują się odważne kobiety, które po prostu jadą w Polskę, katalogują to, co należy skatalogować. No co ciekawe, właśnie ten obraz El Greca nie był ukryty. On wisiał na plebanii w prywatnym mieszkaniu księdza, co prawda, więc może nie każdy miał dostęp do tych pomieszczeń, ale jednak ksiądz Stępień, którego panie znalazły obraz, nie był księdzem, który jest człowiekiem zamkniętym. Wręcz przeciwnie, on był otwarty, zapraszał do siebie na herbaty, miał gosposię, panią, która czyściła też ten obraz, przecierała czasami, więc ten obraz był widziany przez wiele osób, co zresztą udało mi się pokazać w filmie Polski El Greco. Natomiast nikt w tym obrazie nie widział nic szczególnego. Dopiero te dwie panie, które znowu przez przypadek zauważyły obraz przez uchylone drzwi do mieszkania księdza, zobaczyły, że to jest coś niezwykłego. Mimo że obraz był brudny, zakurzony, przykryty pożółkłymi werniksami i przemalowany, to jednak zauważyły błysk w oku świętego Franciszka i stwierdziły, że ten obraz warto zbadać. Ksiądz się zgodził, powiedział, że to jest własność parafii i to był ten moment kluczowy właściwie dla historii tego odkrycia, bo one mogły go rzeczywiście opisać w katalogu zabytków sztuki, którego były redaktorkami, dzięki któremu, właściwie dzięki tej pracy jeździły po Polsce i spisywały zabytki. Ale to nie było dzieło ukryte, to było dzieło, które właściwie każdy mógł zobaczyć, opisać, każdy mógł się przekonać o jego wielkości. O ile ktoś miał świadomość, jaką wartość to dzieło może oczywiście przedstawiać. O czym jest tak naprawdę ta historia? To jest historia dzielnych pań, tak jak mówię, historyków sztuki, które ruszyły w Polskę po to, żeby ocalić to, co jeszcze jest do ocalenia. Taka trochę historia, można powiedzieć, detektywistyczna. Czy to jest historia obrazu, czy to jest trochę jakiś obraz szerszy tego, co działo się w powojennej Polsce? To jest przede wszystkim historia dwóch odważnych kobiet, bo trzeba było mieć odwagę, żeby w latach 60. w takim środowisku dość zdominowanym przez profesorów i w środowisku, które nie słucha młodych badaczek, żeby powiedzieć, że
to może być obraz El Greca i próbować to udowodnić. I był taki moment rzeczywiście w tej całej historii, gdzie środowisko profesorskie powiedziało, że to na pewno nie jest obraz El Greca. Powiedziało to publicznie, zostało to opublikowane w prasie na pierwszych stronach, więc panie były wyśmiewane, kpiono z nich i rzeczywiście przez wiele lat już nikt nie chciał słuchać tego, co mają do powiedzenia. Więc tutaj trzeba było ogromnej odwagi moim zdaniem, żeby postawić taką tezę, żeby ją udowodnić, ale jednocześnie i tutaj trzeba było takiego dużego samozaparcia, determinacji i mrówczej pracy tych pań, bo jednak udowodnienie, że obraz El Greca to jest obraz El Greca, gdzie jeszcze nie była odkryta sygnatura, no to nie było też łatwe zadanie, ale to jest też opowieść o pasji, ogromnej pasji tych dwóch kobiet, które rzeczywiście od lat 50. przemierzały Polskę, żeby spisać nasze dziedzictwo i tym samym je rzeczywiście ocalić, bo dzięki temu, że zapisano coś na kartach, że wyciągnięto pewne rzeczy gdzieś z zakamarków, z zakrystii, gdzieś ze strychu, z dzwonnicy, to sprawiło, że to, co one robiły za każdym razem, kiedy były właśnie w takich miejscach, to sprawiło, że księża zwracali na to uwagę, że bardzo często brali to w ręce konserwatorzy, pochylali się nad tym i rzeczywiście ratowali te zabytki. Udało im się też zainteresować swoimi pracami prymasa Wyszyńskiego, więc prymas też się żywo interesował, co roku zapraszał je na tak zwane audiencje, czyli takie spotkania w bardzo kameralnym gronie i one opowiadały właśnie, co im się udało odkryć, znaleźć i zachować. Pan ci, że czujesz takie mrowienie po plecach, no bo jak dziennikarz czuje temat, za którym rzeczywiście trzeba podążyć. Jak się coś schwyci, to trzeba to drążyć. To też, no nie ukrywajmy, duży kawałek twojego życia, tak? Bo najpierw był film, potem książka, teraz w przygotowaniu biografia Izy Galickiej. Jak to zmieniło twoje życie i te ostatnie lata? No to bardzo zmieniło rzeczywiście moje życie. To znaczy, może kierunek może rzeczywiście bardzo się nie zmienił, ale zmieniło się postrzeganie tego życia, postrzeganie Izy Galickiej, z którą spędziłam rzeczywiście kilka ostatnich lat jej życia. Nauczyła mnie, pokazała mi wiele takich wartości, które już starszy człowiek, który przeżył całe życie, może przekazać młodemu człowiekowi i ona rzeczywiście bardzo chciała to robić, bo miała bardzo dużą chęć spędzania czasu z młodymi ludźmi i dzieleniem się z nimi swoją wiedzą, taką życiową mądrością. Iza nauczyła mnie pewnej takiej uważności na drugiego człowieka, przysłuchiwania się mu, spędzania z nim czasu, potrzeby rozmowy, poświęcenia takiej zwykłej uwagi, bo te wielkie tematy, te najciekawsze rzeczy, nie, one jakby nie są widoczne na pierwszy rzut oka. Trzeba po prostu czasami poczuć to, rzeczywiście to mrowienie na plecach, ale przede wszystkim poświęcić drugiemu człowiekowi odrobinę uwagi i wtedy ten temat po prostu się rzeczywiście objawia, nie wiem, ujawnia w jakiś sposób, bo rzeczywiście my też bardzo często spotykamy wielkie tematy, z których potem powstają filmy, jak tutaj na festiwalach, wiele filmów historii pokazanych właśnie za pomocą filmu, za pomocą tego języka, ale to, co jest chyba najważniejsze, to jest ten drugi człowiek, który siedzi naprzeciwko nas i który nam tę historię opowiada. Czasami czujemy z nim chemię, czasami tej chemii nie czujemy. W przypadku Izy Galickiej rzeczywiście ta chemia między nami zagrała właściwie można powiedzieć od pierwszego wejrzenia. I my w momencie, kiedy się poznałyśmy, już wiedziałyśmy, że to czymś będzie skutkować. I akurat poskutkowało to przedstawieniem historii odkrycia obrazu El Greca i za pomocą książki, i za pomocą filmu, a w międzyczasie pojawiła się moja fascynacja Izy losami i losami jej rodziny. I właściwie ostatni rok życia Izy spędziłyśmy na przegrzebywaniu setek archiwaliów, różnych dzienniczków, zapisków Izy, zdjęć, fotografii, biografii i biografii członków jej rodziny. Poczują Państwo tę pasję, jeżeli obejrzycie film, który zaprezentowaliśmy na pokazie specjalnym 13. Festiwalu Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci Polski El Greco. Ze mną była reżyser tego filmu Katarzyna Kowalska. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję.